wiele możliwości. No mimo na przegrania, Gdańsk jest bardzo specyficznym torem, jechaliśmy też bez Wiktora. Mamy rewanż u siebie, spinamy się i jedziemy o duże zwycięstwo u siebie. I to będzie... Musimy przejść dalej, bo innej oczywiście możliwości nie biorę. I to będzie taki dobry sprawdzian jeszcze u siebie na to, że przed kolejnymi, bo nie biorę, tak jak mówię, innej możliwości zawodami. Ja tak mówię, na play-offy będę chciał się spiąć, żeby wszystko grało gdzieś tam. No i tyle. No, robię wszystko, co w mojej mocy. Szkoda jednego biegu. Zaryzykowaliśmy z przełożeniem. Nie wyszło. Później zmieniliśmy motocykl. Po części też było ryzyko, no ale no, trzeba. Po prostu dzisiaj stosowałem na końcu nowy silnik i to była niewiadoma troszeczkę, ale nic. Jechaliśmy trening, gdzieś coś tam wykorzystałem w tym momencie doświadczenie. Przegrywamy, na szczęście niedużo. Wiktor wraca i jedziemy o zwycięstwo u siebie. Daniel, minimalna przegrana od ciebie 6 punktów plus 3 bonusy. Czego dzisiaj zabrakło Abramczyk Polonii Bydgoszcz? No myślę, że troszeczkę na pewno Wiktora, bo na pewno jest, no nie ma co ukrywać, ważną częścią tej drużyny. No i to posypało się, myślę, że w tym biegu to jest z tym Matejem, że został wykluczony. Już nawet trudno mi to oceniać, bo nie do końca to widziałem, czy słusznie, czy niesłusznie. No ale 5-0 w plecy, także to było naprawdę, na pewno było dla nas bolesne. No a poza tym, no, drużyna gdańska dzisiaj też była dobrze przygotowana, szczególnie tych dwóch zawodników, którzy dzisiaj byli na tym torze, no nie do doścignięcia tak naprawdę, bo gdzieś przegrywali tylko pojedyncze wyścigi. No ale cóż, no, nie opadamy sił, nie kulimy głowy, tylko u siebie musimy zdecydowanie wygrać i wygrać ten dwumecz i obmyśleć o półfinale.